Dzień dobry, nazywam się Wesley. Muszę się przedstawić na początku. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tych sprawach, o których ciągle mnie tutaj pytacie, że mam taki zawód, elektrykiem, czy jestem spawaczem, czy jestem tym, czy dostanę pracę, czy ja mogę przyjechać do Kanady i tutaj zaraz starać się o pobyt w Kanadzie. Już wiele razy wam to powiedziałem, że Kanada i Stany to nie jest Europa. To jest kompletnie inny kontynent, inne zwyczaje, inne kraje. Tutaj nie przyjeżdża się i się nie zostaje. Tutaj załatwia się pobyt, będąc jeszcze w Polsce. Jeżeli tego nie załatwicie w Polsce, nie macie szans na pozostanie tutaj w Kanadzie. W Stanach oczywiście jest trochę inaczej, bo tam jest zawsze możliwość, można siedzieć na czarno, można pracować, jakąś pracę dostać. I to wygląda kompletnie inaczej niż w Kanadzie. Kanada pod tym względem jest kraj kontrolowany, kompletnie wszyscy wiedzą o wszystkich. Także nie ma żadnych szans pracowania na czarno, a tym bardziej myślenie o pozostaniu w Kanadzie. To jest po prostu niemożliwe. Tutaj przynajmniej na miejscu. Niektórzy mówią, o, przyjadę do Kanady, przyjeżdżam już w czerwcu i zobaczymy, jak to będzie, i próbuję zostać. Po prostu to są bzdury. Nie róbcie tej głupoty, naprawdę, bo to będą problemy. Będziecie mieli problemy z tego względu, stracicie wiele pieniędzy na bilet, przyjedziecie do Kanady na próżno. To mówię wam otwarcie, nie róbcie takich rzeczy. To nie jest Anglia, to nie są Niemcy, to nie jest Holandia. Przyjedziecie tam, załapujecie się za pracę i możecie zostać. To jest kompletnie inny świat. Tyle razy wam to mówię, ale do niektórych to nie dociera. Nie wiem, może nie oglądają tych moich filmów wszystkich i dlatego tak jest. Także jedyna rzecz, chcąc pozostać w Kanadzie, trzeba starać się poprzez ambasadę kanadyjską w Warszawie. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Oczywiście, jeżeli byście poznali jakąś dziewczynę czy chłopaka tutaj w Kanadzie, mielibyście jakieś powiązania osobiste, wtedy nie ma problemu. Możecie przyjechać, możecie wziąć ślub, ale też jest jedna zasada. Weźmiecie ten ślub, ale w większości przypadków musicie wrócić z powrotem do Polski i czekać w Polsce na przybycie na stałe do Kanady. Tak to jest, dziwnie to jest urządzone. Nawet i ślub nie daje wam prawa pobytu w Kanadzie od razu. Daje wam pobyt, ale musicie na to poczekać. I to trwa nawet do roku, nieraz i więcej. To się różnie przedłuża. Także nie jest to takie proste, jakby się wam wydało zostać w Kanadzie. Poprzez ambasadę, tak mówię, poprzez wypełnienie tych różnych formularzy tam w ambasadzie kanadyjskiej. Przekręcę troszeczkę. Żebyście na mnie nie patrzyli cały czas. Przyjeżdżam się nad morzem. Jadę kupić chleb. Próbuję kupić chleb. Pokupywałem chleb niemiecki przez 15 lat i w tej chwili zmienili recepturę tego chleba i po prostu ten chleb mi przestał smakować
i szukam innego chleba. Teraz następna sprawa, co chciałem wam zaznaczyć, znaczy wam po prostu powiedzieć, jak tutaj wygląda kupno domu czy mieszkania w bloku. Jak to działa po prostu, w jaki sposób się to robi, tak by można powiedzieć. Otóż są agenci real estate, to się nazywa real estate, którzy załatwiają to biura sprzedaży domów i do nich się to zgłasza. Chciałem pokazać najwięcej, dlatego może troszkę będzie z przerwami mój komentarz. Była mgła, robi się ładna pogoda, słonecznie, bardzo ładnie. Zima jest w tym roku bardzo ładna, ciepła. To za chwilę wam dokończę, bo muszę się troszkę porozglądać. Jestem nad morzem, jak wzdłuż morza jadę. Także przejdę dalej do tego kupna domu. Tak, widzicie, tak jak tutaj widzicie te domy piękne, to jest piękne miejsce, ale jeszcze piękniejsze są te ceny. Tutaj niżej, poniżej miliona tych domów się nie kupi. Są ceny okropne. To nie dla nas, przynajmniej emigrantów. To trzeba być z pokolenia na pokolenie, żeby tutaj sobie w tym miejscu kupić domy. Ale mówię, są domy, są biura pośrednicze, real estate to się nazywa, gdzie się kupuje te domy, oni sprzedają te domy. Tutaj trzeba jechać bardzo, bardzo wolno, 30 na godzinę tylko, przez tutaj tą okolicę. Tam jest zamglone morze. Jedziemy na górę, także prawie powiem, to jeszcze ciągle gadam, a nie mówię do rzeczy, także powiem wam, że tego są domy, biura sprzedaży tych domów, tam się do nich zgłasza, idzie się, oni mają tę listę za dużo tych domów i oni nam powiedzą, jakim tym domem chcemy, jaki
Znaczy my im powiedziemy, jaki ten dom chcemy, na co nas stać, na ile nas stać. I po prostu wsiadamy w samochód i z nimi i jeździmy, oglądamy te domy. Jak nam się podoba, który nam się podoba, jaka cena. Po prostu tylko z właścicielami domów się nie rozmawia. Rozmawia się tylko z tymi, którzy te domy sprzedają. Oni się tym trudnią. Właściciela się nie widzi przy kupnie domu. Właścicielem się w ogóle nie rozmawia na ten temat. Nawet się nie wie, kto tam mieszkał. Może to wiedzieć kto, ale osobiście się tego nie wie. Także kupujemy te domy. Znaczy kupujemy, idziemy oglądać. Nie musimy kupować za pierwszym razem. Kto kupuje za pierwszym razem, to jest normalnie nienormalny. Po pierwszym razem, po oglądaniu, nic się nie zobaczy. Nic, co jest, człowiek jest excited, jakbym to powiedział. Za bardzo takiej nic nie widzi, oszołomiony troszkę. Trzeba oglądać ten dom czy mieszkanie kilkakrotnie, żeby go kupić. Zobaczcie, ile tu jest dużo zieleni. Naprawdę dużo zieleni tutaj jest. Mało co domu widać, same zieleni. Jak się ogląda tam kilkakrotnie, wiele nowych rzeczy można zauważyć. Różnych niedopełnień, różne rzeczy są. Tu są piękne domy. Nie mogę naokoło tej kamery mówić, bo są. Piękne miejsce tutaj jest, dlatego jest bardzo drogie, bo to nad morzem. Tutaj z lewej strony widać same morze, bo to jest na górze. Także tu jest piękne miejsce, spokojne. Piękny domek. Niektóre są pałace, ale mówię, te pałace kosztują bardzo dużo pieniędzy. Jak wiecie, domy u nas w Vancouver są jedne z najdroższych na świecie. Nie wiem dlaczego tak są grody. Ostatnie lata tak poszły w górę powyżej 100% przez ostatnie kilka lat. Także, no nie wiem, okropnie się dzieje na rynku nieruchomości tutaj. Nie wiem dlaczego tak wszyscy kupują. Jak widzicie, tutaj jest dom na sprzedaż. Właściwie sprzedany już. Tablica wystawiona na sale. Może go tutaj pokażę. No, ciekawy, nowoczesny dom. Trochę ten kolor mi nie pasuje, taki czarny. Ja bym go przemalował. Kolor nie bardzo. Zobaczymy dalej. Jest to następny do sprzedania. Tu są też piękne domy, ale pod słońce nie będzie bardzo widać, bo tam jest morze już na dole. Ale te domy, powiedziałem, to są domy od miliona wzwyż. Także tu już kilka milionów trzeba dać za ten dom, bo tu jest nad samym morzem. Piękne posiadłości są one. Że najtańszy dom w najgorszej dzielnicy, nie w najgorszej, tak średniej dzielnicy kosztuje 500 000. Najtańszy dom. Nie mówię o tutaj, bo tutaj jest White Rock, to jest bardzo drogo. White Rock jest bardzo drogi.